Wielkopolska dla Ciebie. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym Ameryka w miejscowości Jaryszewo, a to miejsce dosyć ludne tu od rana. Za nami namioty, obok nas charakterystyczny wigwam, w którym między innymi bilard i piłkarzyki, czyli miejsce, w którym jest baza, znajduje się baza ogólnopolskiego wysoko kwalifikowanego rajdu pieszego. To już 64. taki rajd, który ma olbrzymią i długą historię. O nim za chwilę powiemy, ale z nami pierwsi goście, z nami Małgorzata Litwin z Torunia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest z nami także i Paweł Mordal, komander tego rajdu. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od samej Ameryki. Dlaczego ta miejscowość nazywa się właśnie tak? Kto wpadł na to, by tak nazwać tutaj te tereny? Tak naprawdę tego nikt dokładnie nie wie. Jedni twierdzą, że być może, że jeden z mieszkańców, który wybrał się do Ameryki, wrócił tutaj z powrotem za pieniądze, które zarobił tam podczas wyjazdu, założył, kupił sobie gospodarstwo, osiedlił się i nazwał je Ameryką. Inni mówią, że dlatego, że ta część Jaryszewa jest oddalona od centrum wsi, tak jak Ameryka od normalnego świata, tego dawnego normalnego świata, czyli od Europy. Ilu mieszkańców ma Ameryka? No, niewielu. To jest tylko kilka gospodarstw. To tak naprawdę jest przysiłek wsi Jaryszewo. A my znajdujemy się w nim dlatego właśnie, że tutaj trwa rajd. No i właśnie, czym charakteryzuje się ten rajd już 64? Jaka jest jego idea? Jest to impreza odbywająca się od wielu lat. Jej zasady są proste. Z całej Polski przyjeżdżają tu osoby zainteresowane krajoznawstwem, zainteresowane turystyką, które chcą odkrywać na piechotę, głównie na piechotę, chociaż inne formy też są tutaj obecne, tereny mniej znane, leżące poza głównymi szlakami turystycznymi, małe kościółki, małe miejscowości, poznajemy życie ludzi tutaj mieszkających, zwiedzamy różne okoliczne atrakcje, ale też przebywamy na obozowisku, tutaj za nami z tyłu namioty, więc w tych namiotach śpimy. Organizatorzy wożą nam ten ciężki ekwipunek, co jest dużą zaletą, bo na trasy wyruszamy tylko z małymi plecaczkami, w których mamy kanapki czy jakiś termos z herbatą. I cały dzień spędzamy na szlaku, podziwiając właśnie lokalne atrakcje, tym razem okolice Poznania, Szamotu, tutaj właśnie te piękne tereny. Dzisiaj odkrywamy Amerykę, jutro idziemy do Ostroroga, także przed nami różne ciekawe miejsca i właśnie z całej Polski osoby przyjechały tutaj specjalnie na 2 tygodnie, żeby tak spędzać aktywnie czas po kilkanaście kilometrów dziennie. Rajd ma długą historię. Przed nami leży tak zwana laska. Laska bardzo charakterystyczna, bo na niej przeróżne odznaki. Ona jest też bogato tutaj zdobiona. No właśnie, kto posługuje się taką laską? Czemu ona służy, no i jaką historię też opowiada? Tradycja tej laski zrodziła się 20 lat temu podczas OWR-u, który miał metę w Szamotułach i od tego czasu każdego roku przekazywana jest na koniec imprezy organizatorowi następnego rajdu. Oczywiście każdego roku też wzbogacana jest o odznakę z danego rajdu, także no już w tej chwili brakuje miejsca powoli. Tak, no ale jeszcze na dole jest także w tym roku zawiśnie 21. odznaka. Były czasy, kiedy na rajd przychodziło 400 osób, było kilka tras i te trasy się zbiegały zawsze w jakimś jednym końcowym miejscu. No teraz ta impreza mniej więcej przyciąga około 150-200 osób, ale to co nas bardzo cieszy, to pojawiają się młode osoby, to są często potomkowie tych, którzy tutaj chodzili jeszcze w latach 60. i 70. Dzieci, wnuki kontynuują te tradycje. No jest to impreza z wyjątkowym klimatem, kto tutaj raz przyjedzie, to właściwie nie ma siły, żeby tutaj nie przyjechał w roku kolejnym, mimo różnych takich turystycznych niedogodności, że czasem trzeba się umyć w zimnej wodzie, czasem materac, prawda, korek gdzieś się zagubi i trzeba spać na podłodze, czy komary są. To jest rajd wysoko kwalifikowany i zakłada się, że uczestnicy będą i dysponują pewną wiedzą turystyczną, znają się na mapie, a jeśli nie znają, to koledzy, którzy się lepiej znają, pomogą. I chodzimy sobie po prostu, wypoczywamy, ale jednocześnie aktywnie wypoczywamy. Panie Pawle, co w takim razie w okolicy można tu zobaczyć?
Znaczy, Jaryszewo jest taką miejscowością położoną wśród lasów, trochę oddaloną od centrum gminy w Obrzycku, na skraju tej gminy, nad rzeką Wartą, ale nie dodaliśmy jeszcze jednego. My tu mamy nie tylko Amerykę, w tej Ameryce mamy lotnisko. Wielkopolska dla Ciebie. Teraz z nami kolejni goście, czyli Magdalena Cieciora, sekretarz miasta Obrzycko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też Paweł Mordal, regionalista. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No i właśnie, to może zaczniemy od tego, że jesteśmy w mieście, choć to nie jest takie oczywiste, bo historia Obrzycka jako historia miasta bywała kręta i długa. Dokładnie. Jak to wyglądało? Tak, rzeczywiście miasto już w XIII wieku było siedzibą kasztelanii, a potem trzykrotnie zostawało miastem. Najpierw w średniowieczu utraciło te prawa, w 1638 roku ponownie je odzyskało i z tego okresu pochodzi m.in. herb, który jest za naszymi plecami, róg jeleni z trzema trąbami Radziwiłłów, bo wtedy właścicielem miasta był Krzysztof Radziwiłł. No i tak było aż do lat 30. XX wieku, wtedy znowu Obrzycko straciło prawa miejskie i odzyskało je w roku 1990. Ale zawsze miał charakter miejski. Zachował się ciekawy układ urbanistyczny z rynkiem pośrodku, pięknym ratuszem, co wszystko świadczyło o tym, że to jak najbardziej zawsze miasto było. Ratusz jest wyjątkowy, bo od z daleka widać, że jest zbudowany z cegły. Tutaj nie ma żadnej elewacji na nim, ale on najzwyczajniej jest barokowy, jeszcze gdzieniegdzie bogato zdobiony. Zgadza się, jest to ratusz barokowy, chociaż najcenniejszym obiektem na tym ratuszu jest coś, co jest starsze niż sam ratusz, czyli obramienie okienne, które pochodzi z roku 1527. Jakim cudem się tutaj znalazło i nadal się utrzymało? No właśnie, historia jest dosyć ciekawa. Właścicielem Obrzycka był w tamtym czasie Atanazy Raczyński. Z tych Raczyńskich, brat Edwarda, prawda, czyli fundatorzy między innymi Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, czy powiedzmy kolekcji sztuki iberyjskiej w muzeum, obecnym Muzeum Narodowym. Atanazy był ambasadorem, można powiedzieć, króla Prus w Hiszpanii i Portugalii, w Lizbonie. I podczas pobytu tam między innymi zwiedzał kraj. W miejscowości Bataja zainteresowało go na takim starym budynku piękne obramienie okienne, renesansowe, które postanowił kupić i przywieźć do swojego Obrzycka. I tak też się stało. Przywiózł tutaj, kazał umieścić właśnie na elewacji ratusza, no i od tego momentu możemy oglądać fragment sztuki portugalskiej, a powiem tylko, że Bataja to klasztor hieronimitów, który jest wpisany obecnie na listę światowego dziedzictwa, czyli mamy kawałek takiej sztuki z wysokiej półki. Rynek charakteryzuje się też tym, że nie jest kwadratowy ani prostokątny, bo takie kształty znamy, on ma kształt trójkąta. Rzeczywiście, uwarunkowania terenowe, a konkretnie dojście do brodu przez rzekę Wartę, spowodowały, że wytyczono rynek trójkątny. Z tym, że w późniejszym okresie, w XIX stuleciu, została dodatkowa zabudowa umieszczona, która przedzieliła ten rynek na dwie części. Prostokątny, na którym się znajdujemy, i tą część trójkątną bliżej dawnej przeprawy, która jest w tej chwili niewidoczna. Zaraz obok nas przepływa Warta i to też jest całkiem urokliwe, bo Obrzycko przez to jest na takim wzniesieniu zaraz nad brzegiem Warty. Zgadza się, Warta, ale powiedzmy, że Obrzycko położone jest u ujścia rzeki Saby do Warty i dokładnie w miejscu, gdzie sama wpada do Warty, znajdują się pozostałości dawnego grodu kasztelańskiego, bo Obrzycko było kasztelanią, mamy na to dokumenty, mamy nawet imiona kasztelanów. Od roku 1238 do roku 1290 są wymieniani kasztelanowie obrzyccy. Czy wnętrze ratusza można bez problemu odwiedzić? Tak, jak najbardziej. Zapraszam Pani serdecznie. Oczywiście. Nie tylko jeżeli jest się mieszkańcem Obrzycka. Dokładnie, wszystkich gości również. Wielkopolska dla Ciebie. A my przyjechaliśmy na drugą stronę Warty, bo stąd raz, że widać całą panoramę miasta, jest za naszymi plecami. Dwa, jest i mieści się tutaj przystań rzeczna w Zielonej Górze, ale pisanej łącznie. O tym warto wspomnieć, żeby w razie czego w przypadku szukania w nawigacji nie trafić nieco dalej. Z nami Paweł Mordal, sekretarz gminy Obrzycko. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, znajdujemy się w miejscu, w którym raz, że Warta płynie za naszymi plecami, więc tu wielka pętla Wielkopolski, ale dwa, że kilkaset metrów stąd zaczyna się Puszcza Notecka, czyli tak naprawdę możemy się skupić tutaj na walorach turystycznych gminy, bo jeżeli o to chodzi, to jest tu
mówiąc krótko, co robić. Faktycznie. Nasze pierwsze wejście było z miejsca, gdzie znajduje się obszar Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, a po drugiej stronie rzeki Warty, tu gdzie w tej chwili jesteśmy, rozpoczyna się kolejny obszar Natura 2000, Puszcza Notecka. Jeden z największych leśnych kompleksów w Polsce. Typowy bór sosnowy, bo to powiedzmy wydmy śródlądowe porośnięte borem sosnowym, ale bardzo urokliwe, jeżeli chodzi o powiedzmy walory turystyczne, także prowadzą tutaj szlaki. Między innymi przez nasz teren przebiega europejski dalekobieżny szlak pieszy, który zaczyna się nad kanałem La Manche, kończy na przejściu granicznym w Ogrodnikach. Przebiegają szlaki rowerowe, między innymi Transwielkopolska Trasa Rowerowa, Nadwarciański Szlak Rowerowy, czyli te, które wchodzą w skład Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych Urzędu Marszałkowskiego. Także myślę, że jest tutaj co robić. Tutaj jeszcze znajduje się przystań. My właśnie siedzimy pod przyjemną wiatą. Obok nas droga i charakterystyczny most w Obrzycku. Tutaj także często przepływają albo odpływają spływy kajakowe. Tak jest. Przystań rzeczna jest jednym z elementów szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, czyli połączenia Noteci, Warty i systemu kanałów. Także można rzeczywiście wypłynąć z Zielonej Góry, dopłynąć tutaj z powrotem, używając na przykład kajaka. I często zresztą turystów się spotyka. Mimo że Warta nie jest może taką rzeką tak urokliwą jak, nie wiem, Płociczna czy Drawa, bo jest to taka typowa autostrada, czyli szeroka rzeka, nie ma drzew, gdzie można się schronić w cieniu, ale ruch turystyczny odbywa się i co pewien czas są takie właśnie przystanie, gdzie turyści zatrzymują się, czy to żeby odpocząć, czy żeby zanocować, bo też taka możliwość istnieje. To miejsce jest też charakterystyczne z tego względu, że kilkaset metrów stąd, gdybyśmy poszli na północ, dotarlibyśmy do Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli tak naprawdę do kolejnego Pałacu Raczyńskich. Tak jest. Zielona Góra wchodziła w skład dóbr Raczyńskich i o ile siedziba ordynacji mieściła się w pałacu w Gaju Małym, nazwa pochodziła od Obrzycka, to z kolei letnia rezydencja Raczyńskich została umiejscowiona tutaj właśnie. No dzisiaj to jest teren sołectwa Zielona Góra, natomiast faktycznie ten obiekt jest nazywany Obrzycko Zamek i administracyjnie stanowi część gminy Obrzycko. No i on odegrał kluczową rolę, jeżeli chodzi o tak naprawdę przetrwanie pewnych dzieł sztuki, które znamy z innego pałacu. Kiedy przyszła II wojna światowa, kiedy zbliżał się front rosyjski, wówczas podjęto decyzję o przeniesieniu części tych zbiorów właśnie tutaj do pałacu w Zielonej Górze. Dlaczego tutaj? Ano dlatego, że komisarzem Biblioteki Raczyńskich był przedstawiciel takiej kurlandzkiej, niemieckiej linii rodu Raczyńskich, który no, wiedział, że powiedzmy może tutaj do swoich rodzinnych włości ten zbiór przenieść. I później okazało się oczywiście, że to była trafna decyzja, dlatego że to wszystko, co zostało w Poznaniu, spłonęło podczas walk o Poznań. Wielkopolska dla Ciebie. Jesteśmy w samym Obrzycku, konkretnie przy urzędzie gminy, bo właśnie do urzędu gminy dołączona jest pewna placówka, czyli Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko. Z nami kolejni i ostatni już dziś goście, dyrektor owej biblioteki Małgorzata Fowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także i Paweł Mordol, prezes oddziału PTTK Szamotuły. Dzień dobry. No i spotykamy się tutaj, ponieważ to tu kończy się pewne zadanie, z którym dzisiaj już widzieliśmy, mierzyli się uczestnicy właśnie pewnej rozrywki. Mówimy o queście. Quest nazywa się charakterystycznie, bo to quest z pewnym kasztelanem o charakterystycznym imieniu. Tak, z kasztelanem Nieborą przez dzieje Obrzycka. I na czym on polega? Poznajemy tereny, przepiękne tereny miasta i gminy Obrzycko, dzieje poszczególnych obiektów znanych dotąd tylko okolicznym mieszkańcom. Kiedy rozwiąże się wszystkie zadania, wychodzi hasło, a to hasło podaje nam, gdzie znajduje się skarb. I trzeba dotrzeć do tej skrzyni skarbów i ten skarb odnaleźć. Możemy zdradzić, gdzie mieści się skrzynia skarbów?
Skrzynia skarbów mieści się tu właśnie przy bibliotece, nie opodal biblioteki. Ale skarb to nie jest. Rzeczywiście, skarb to nie jest. To jest pieczęć, którą można sobie odcisnąć w tym momencie i na pamiątkę i jednocześnie zaliczyć kolejny etap przy zdobywaniu odznaki odkrywców tajemnic Wielkopolskie Questy. Gdzie można pobrać ten quest, żeby wziąć w nim udział? Znaczy, głównym inicjatorem tych questów jest Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu i na stronie biblioteki znajduje się też zakładka, gdzie wszystkie questy z terenu Wielkopolski się znajdują. Tam również jest quest obrzycki.